służbowych, która wykorzystywała swój prywatny telefon, za który też musi zapłacić. Najwięcej kłopotów z długami u operatorów mają firmy z Mazowsza. No i teraz kurwa stój. Miasto Warszawa poniesie koszty budowy mostu pontonowego. W nagłych przypadkach bierze je na siebie wojsko, ale jak zaznaczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak... Zaraz mu, który ktoś mi przykurwił. Przed wejściem Armii Czerwonej wszystkie oddziały Armii Czerwonej ujawniały się, a także aby ujawniały się wszystkie struktury, delegatury rządu legalnego.
No i co? Mądrzy tego świata wymyślili... Bidna. No, bidna. Nie ma miejsca na skrzyżowanie, nie wjeżdża się. I druga też bidna po lewej stronie. No i takim oto sposobem przejadą dwa samochody, bo już z tyłu mają czerwone. Gratulacje, gratulacje.